10 najgłupszych broni w historii. Karabin Nocka. Był stosowany przez marynarkę wojenną i królewskiej mości podczas wojen napoleońskich. Konstruktorzy doszli najwyraźniej do dwóch wniosków. Anglia potrzebuje karabinów do obrony własnych okrętów przed abordażem i jedna lufa to za mało. Efektem tego pomysłu był karabin Nocka, siedmiolufowa broń, która pozwalała zmiatać z pokładu próbujących się na niego wedrzeć marynarzy wroga. Odrzut jednak był tak silny, że z łatwością mógł złamać bark strzelającego, a do tego gazy, które powstawały przy wystrzale z siedmiu luf, miały tendencję do podpalania ożaglowania własnego okrętu. FP-45 Liberator, amerykański pistolet jednostrzałowy z okresu II wojny światowej. Z założenia pistolet był przeznaczony dla oddziałów ruchu oporu. W dużych ilościach były one zrzucane na terenach zajętych przez wroga. Nie ma wzmianek o ich użyciu bojowym, ani też o skuteczności. W założeniu okupanci mieli chodzić przerażeni, że w każdym domu może znajdować się FP-45, który choć jednostrzałowy może ich zabić. Była to więc broń, która pokonywała wroga bez strzelania. W praktyce plan zrzucenia milionów tanich pistoletów nad okupowaną Europą nie doszedł do skutku. Pistolet WZ-94 Nambu. Japoński pistolet samopowtarzalny kalibru 8 mm z okresu II wojny światowej, wprowadzony na uzbrojenie Cesarskiej Armii Japońskiej w 1934 roku. Była to tania i szybka w produkcji broń, ale posiadała dużo wad konstrukcyjnych. Bardzo słabe działanie bezpiecznika na spust. W momencie, gdy broń była załadowana, strzał mógł nastąpić wskutek uderzenia lub upadku. Niepewne działanie mechanizmu regulującego, słaba celność przez krótką lufę, która nadawała pociskowi niewielką prędkość początkową. Po wystrzeleniu ostatniego naboju magazynek klinował się, zatrzymując zamek półswobodny w tylnym położeniu i wymiana magazynka wymagała dużo czasu i siły. Breda 30. Ręczny karabin maszynowy zaprojektowany w 1930 roku w zakładach Breda i używany w czasie II wojny światowej przez wojska włoskie. Mimo nieudanej konstrukcji, broń ta pozostawała na wyposażeniu armii włoskiej do końca wojny. Karabin działał na zasadzie odrzutu zamka swobodnego. Ze względu na specyfikę tego rozwiązania, nadaje się ono dla broni korzystającej z nabojów niewielkiej mocy. W przeciwnym wypadku łatwo zakleszczenie łuski w komorze nabojowej. Problematyczne było również wbudowanie magazynka w samą broń. Teoretycznie rozwiązanie to pozwalało eliminować problem zacięć związanych z krzywym czy nieprawidłowym włożeniem magazynka do jego gniazda. W praktyce oznaczało znaczne spowolnienie szybkostrzelności broni. Zamiast szybkiej wymiany magazynka należało napełnić go przy pomocy łódki. Chao Chat, francuski ręczny karabin maszynowy z okresu I wojny światowej. W 1923 roku Chao Chat WZ-1915 wszedł na wyposażenie kawalerii Wojska Polskiego. Zakupowi tego karabinu sprzeciwiała się większość polskich dowódców, jednak został zakupiony, gdyż od wyboru tej broni Francuzi uzależnili udzielenie kredytów dla polskiej armii. Magazynek broni miał tyle dziur, że pył, piach, błoto i woda wręcz oblepiały naboje, co prowadziło do zacinania się broni mniej więcej co 3 strzały. No, domiar złego, każda wyprodukowana sztuka była odrobinę inna, więc o naprawieniu jednego karabinu przy pomocy części z drugiego można było zapomnieć. O przydatności Chao Chata najlepiej świadczy fakt, że francuscy żołnierze wyrzucali go przy pierwszej okazji, gdy mogli zdobyć dowolną inną broń. Miotacz ognia. Nie chodzi jednak o tę śmiercionośną broń III Rzeszy z okresu II wojny światowej, ale o grof z I wojny światowej, używany również przez Niemców.
Ta broń była tak ciężka, że do obsługi potrzebowała aż dwóch osób. Dodatkowo miotacze miały tendencję do wybuchania i zabijania załogi, w związku z czym do ich obsługi desygnowano głównie skazańców. Sytuację jeszcze bardziej pogarszał fakt, że przeciwnicy uznawali użycie miotacza za barbarzyństwo, w związku z czym chętnie brali go za cel. Giro Jet, eksperymentalny pistolet strzelający rakietami kalibru 13 mm. Pocisk wyposażony był w specjalne małe otworki, przez które wydostawały się gazy wylotowe, nadające pociskowi ruch obrotowy. Zastosowanie takiej amunicji pozwalało uprościć budowę broni, na przykład niepotrzebny był mechanizm wyrzutu łusek. Wadami broni była bardzo mała celność oraz mała skuteczność na małych odległościach, spowodowana małą prędkością wylotową. Girojet nigdy nie wszedł do służby, choć kilku indywidualnych właścicieli używało tej broni podczas wojny w Wietnamie. M388 Davy Crockett. Taktyczny, jądrowy pocisk odpalany z wyrzutni bezodrzutowej opracowany w USA podczas zimnej wojny. Nazwany imieniem amerykańskiego bohatera, ludowego żołnierza i kongresmena Davy'ego Crocketta. M388 pozwalał wystrzelić pociski uzbrojone w głowicę nuklearną o mocy 20 ton na odległość około 2 km. Planowano rozstawienie zespołów żołnierzy z tą bronią wzdłuż granicy zachodnich Niemiec, by na wypadek ataku wojsk Układu Warszawskiego mogli oni powstrzymać natarcie i skazić teren przygraniczny na co najmniej 48 godzin, co pozwoliłoby na zmobilizowanie sił NATO. Wyrzutnia M388 miała tylko jedną, ale za to dość istotną wadę. Istniało ogromne prawdopodobieństwo, że po wystrzale zasięg eksplozji obejmie również strzelających. Granat numer 74. Nazwa ręcznego granatu przeciwpancernego opracowanego przez Brytyjczyków w roku 1940 i używanego przez armię brytyjską i kanadyjską podczas II wojny światowej. Działanie tego granatu wykorzystywało lepkość żywicy, która umożliwiała przyklejenie granatu do pancerza, czołgu bądź innego pojazdu. Zapalnik czasowy po 5 sekundach od instalacji powodował detonację ładunku kruszącego na bazie nitrogliceryny. Broń przyczepiała się do wrogiego czołgu i po chwili wybuch pomniejszał niemieckie siły o jeden czołg. Tak było w teorii. W praktyce rzucający musiał szalenie uważać, żeby pokryty lepką substancją granat nie przyczepił mu się do ubrania, wyposażenia lub do jakiegoś obiektu po drodze, jak drzewo czy krzak. Sami ocencie przydatność bojową granatu, który równie skutecznie może wysadzić wroga, co przyjaciela. Pies przeciwpancerny. I mówię całkowicie serio. Pies z przymocowanymi do niego materiałami wybuchowymi, trenowany do wbiegnięcia pod pojazd gąsienicowy nieprzyjaciela. Gdy pies wchodził pod czołg, łamał przymocowaną do jego grzbietu antenę i włączał zapalnik detonujący materiał wybuchowy. Takie psy były szkolone przez Sowietów przed i podczas II wojny światowej, by zostać użyte w walce przeciwko nieprzyjacielskim jednostkom pancernym. Na początku wojny istniał jeden centralny ośrodek szkoleniowy dla psów przeciwpancernych Armii Czerwonej. Instruktorzy z Armii Radzieckiej trenowali psy przez morzenie ich głodem przez kilka dni, a następnie umieszczanie pokarmu pod czołgiem z włączonym silnikiem, zachęcając głodne psy, aby podbiegały do pojazdu i wchodziły pod niego, by wyciągnąć pokarm. Dodatkowo czołg poruszał się z różną prędkością, strzelał z karabinu maszynowego i zdziała tak, aby przyzwyczaić psy do warunków bitewnych. Czołgi, na których szkolono psy, były rosyjskie, a Rosjanie stosowali inne paliwo niż Niemcy, które przede wszystkim pachniało inaczej. W efekcie psy, które nie zostały wystraszone lub zabite ogniem karabinów, owszem, wysadzały czołgi, ale rosyjskie. Wszystkie te cechy bezapelacyjnie uplasowały psy przeciwczołgowe na pierwszym miejscu najgłupszych broni, jakie wymyślono. No cóż, radziecka myśl technologiczna.